kochani, witam Was dzisiaj w kolejnym Vlogmasie. Serdecznie zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, jest dzisiaj 17. Jak wiecie, dzień wcześniej już powinnam mieć wszystko nagrane. Dodałam Vlogmasa przed chwilą z opóźnieniem i właśnie cieszę się, że w ogóle się wyrobiłam z czasem. Muszę dziś już zacząć w ogóle kręcić materiał, bo jutro mam trening i tak dalej i pewnie wszystko mi się poprzesuwa standardowo. A więc, no, więc się do Was odzywam. Jeżeli nie oglądaliście wczorajszego vlogmasa, to musicie oglądać. Słuchajcie, ja tutaj znalazłam gry z mojego dzieciństwa, które ja grałam, gry z My Scene. Jezus Maria, tyle wspomnień, że siedzę i przeglądam te gry i analizuję, czy pamiętam to w ten sam sposób, jak tutaj jest w grze. Także super. Tutaj z kolei znalazłam gry z Polly Pocket. Boże, o to uwielbiałam i to... Idę w to grać, serio. O, Lili już mi tu też łapę wkłada. Kochani, ja się odzywam do Was bardzo późno, bo już prawie 12, ja idę właśnie zrobić szybko trening. Dziś mam taki lightowy, więc po treningu wszystko się dziś zacznie. Słuchajcie, jestem wściekła, bo zostały mi tylko dwa treningi do końca. W sumie zostałby jeden, ale zostały dwa, dlatego że dzisiaj nie byłam w stanie skończyć tego treningu. Strzeliło mi coś wczoraj w plecach. Ja ogólnie miałam problem, bo dysk mi wypadał, ale jak zaszłam w ciążę i po ciąży 2 lata, to już mi się to trochę poprawiło. A teraz, słuchajcie, nie wiem, czy się nawróciło, czy co, czy może po prostu, nie wiem, w pewnym momencie przeciążyłam ten kręgosłup. W każdym razie nie byłam w stanie dziś ukończyć tego treningu, a dziś było na uda i brzuch, ale plecy też pracowały dosyć intensywnie i dotrwałam do połowy. No i już po prostu nie byłam w stanie wykonywać tych ćwiczeń, niestety. No i jestem wkurzona, bo do Sylwestra miałam to skończyć, miałam później po Wigilii zacząć jakiś inny trening, a teraz nie wiem, ile będzie to trwało, bo z tego, co pamiętam wcześniej, to po prostu to potrafiło długo trwać. Już jestem taka zła, że nawet sobie nie wyobrażacie. Czuję się, jakby ktoś na mnie po prostu klątwę rzucił. Uważaj! Ja niedawno wydałam oświadczenie na... oświadczenie, jak to brzmi. No po prostu napisałam Wam na grupie Pandzioszki na Facebooku i na Instagramie również, że połamało mnie w plecach. No, każdy może nie odnosi się do tego tak jak ja, więc powiem Wam, o co chodzi. Ja 3 lata temu miałam takie problemy przed ciążą, że wypadał mi dysk, rwa kulszowa, bla bla bla. Ja nie wiem, nie znam się, nie jestem lekarzem. No i tak miałam. Zeszłam w ciążę, wszystko minęło, 2 lata minęły Lili i cyk, nagle coś się dzieje. Rozważam jeszcze opcję, że to może nie być rwa kulszowa, chociaż ból jest identyczny. Ale może to też coś przez ćwiczenia się gdzieś nadwyrężyłam. Wiecie, no jesteśmy tylko ludźmi, możemy sobie nie zdawać czasami sprawy, że przeciążamy organizm. No dobra, nieważne. No ale to tak w skrócie Wam powiedziałam. Lili sobie przed chwilą zażyczyła rosołku. Dobrze, że jeszcze miałam. Podgrzałam, myślałam, że może już się zepsuł, bo tam stał troszkę w lodówce, ale posmakowałam, mówię, jakby dzisiaj gotowany, więc sama też jem, Lilunia też je, także jej zachcianki ostatnio są super, bo tutaj sobie czegoś życzy, tamtem i muszę to ogarniać, bo jeżeli jej tego nie dam, to ona potrafi nic mi nie zjeść, więc no czasami po prostu nie mam, to nie daję, to robię jej coś innego, no i mówię, jak będziesz głodna, to zjesz i tyle. Powiem, że moje samopoczucie dzisiaj jest fatalne. Jestem zdołowana tym wszystkim, co się dzieje wokół. Jestem wkurzona, bo myślę, że właśnie vlogmasy już nie pójdą mi tak super sprawnie, jak chciałam jeszcze nadrobić. Ale nie wiem. No po prostu nie mamy wpływu czasami na niektóre rzeczy w naszym życiu. Ty tak bardzo rosołek chciałaś. Mhm. I co, pyszny? To ekstra. Kochani, dopiero się zorientowałam, że otworzyłam złe okienko, bo otworzyłam 19, a okazało się, że to powinno być 18. Dobra, będę miała nagrane na zaś, wybaczcie.
I tutaj otwieramy 18. Dobra, będzie tak lepiej. No i tu kredka. I 18. Boże, nie wiem, jak ja mogłam pomylić dni. Zostaw, bo to jest właśnie 19, a 18 jest tutaj. I tu jest jakaś pomadka. No i tutaj 18 czekoladka. Słuchajcie, no nie wiem, nie mogę przeboleć tego, że źle otworzyłam kalendarz. I 18 będzie tutaj. O, prezencik. Co tam masz? No to super. No widzę, truskawko. Jeżeli mam być z Wami całkowicie szczera, to uważam, że te moje kalendarze w tym roku adwentowe to jakiś po prostu, nie wiem, nie wypał. Dlatego, że wszystko się dubluje. Już jako firma robią kilka kalendarzy i w każdym jest to samo. Dosłownie to samo. No to dla mnie śmieszna sprawa, bo już powinni chociaż, nie wiem, coś w innych odcieniach dać. No, nie komentuję tego naprawdę. Jestem zawiedziona z tych kalendarzy, tym bardziej, że produkty nie są jakieś rewelacyjne, tylko no takie gówno. No masakra. Jestem dziś w ogóle cały dzień wkurzona. No to wszystko, co się ze mną dzieje, co się wokół dzieje. Nawet mi kalendarz głupi wkurza. No masakra. Jedyne, co dziś zrobiłam, to wymieniłam ściółkę szczurą i nic więcej nie byłam w stanie. Ja już, kochani, na swoim stanowisku pracy stwierdziłam, że jutro nagram vloga dosyć krótkiego, bo będę odpowiadać tylko na pytania związane ze świętami. Pod poprzednim vlogmasem dałam możliwość zadawania tych pytań, pod tym też możecie mi zadawać takie Christmas, tak zrobię, świąteczne pytanka, otworzę kalendarze i prawdopodobnie będzie to na tyle. No niestety nie mogę funkcjonować ze swoimi plecami, nawet nie mogę posprzątać we własnym domu, czuję się fatalnie z tym, ale no trudno. Jest jak jest. No dobra, ja się już z Wami żegnam, łapka w górę i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Pa, pa!